Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku z Kangur Kakao Tajemnicy Wulkanu. Pewnie się zapytacie teraz na mnie, Pomidor, co ty robisz na wichrowych wzgórzach, skoro to już było tak naprawdę dwa odcinki temu. Wróciłem dlatego, bo jak widzieliście przed chwilą, brakuje mi dwóch tych duszków, nie wiem, kamieni tych takich. I się zastanawiam, gdzie ja w ogóle je pominąłem, nie? Dlatego sobie eksploruję tutaj poziom. Bo jestem po prostu w nadzwyczajnym świecie ciekaw, dlatego tu wróciłem. I ciekaw jestem, czy tutaj gdzieś się zgubiłem. Bo będzie śmiesznie, jak się okaże, że tutaj zgubiłem. Tak czy inaczej, w poprzednim odcinku, co udało nam się zrobić, to, że zdobyliśmy trzeci artefakt, czyli artefakt wody. No i mieliśmy tam małe perypetie z tymi bombowcami, bo trzeba było chronić wyspy i tak dalej, i tak dalej. Tam później oczywiście była rozmowa kapłana z tym drewnianym ziomeczkiem, który nas przygotował do tutorialu. No i akcja skończyła się po prostu na tym, że on oczywiście jest pierdołą, bo coś tam, no i na tym się skończyło, czyli standardowe jęk, wycie i tak dalej, bo hej, jest on po prostu głupi. No i tyle tak naprawdę, co się wydarzyło. A ja teraz pozwólcie, że zrobię edyt i poszukam sobie na spokojnie tych kamyczków, tych duszeczków. Bo jestem ciekaw, gdzie o nich zapomniałem. Wy to widzicie, ludzie? Naprawdę ja tutaj ich zapomniałem. No dobra, to żegnamy wichrowe wzgórze, mamy już zaliczone je na 100%, więc myślę, że nadszedł czas na powrót do wioski pelikanów i dostać się do czwartego artefaktu, artefaktu ognistego, albo ognia. Tak, oczywiście chcę wrócić. Wspominałem wam może już o tym, że w poprzednim odcinku kapłan nam odblokował tą oto studnię, do której się tutaj dostaniemy, ponieważ tam jest artefakt ostatni, czyli artefakt ognia. Wow! No tego to bym się nie spodziewał. Studnia. Mamy tutaj ostatnie 200 tych kamiennych dusz, czy tam po prostu tych duszków. Nie wiem, szczerze, kurde, no zapomniałem, jak one się nazywają, wybaczcie. Tak swoją drogą, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ale kamerka tym razem jest po prawej stronie, bo z tego, co mogę się tylko domyśleć, bo nadal nie opublikowałem tej serii, po prostu wolałem sobie to na zapas nagrać, nie będę tego ukrywał, to podejrzewam, że kamerka po lewej stronie trochę wam przeszkadzała, więc jeżeli przeszkadzała, to możecie się cieszyć, a jeżeli nie przeszkadzała, no to pewnie żadnej różnicy nie będzie dla was, bo jestem tym razem po prawej stronie. Ale co do tego otoczenia i muzyki, jest bardzo w porządku, a graficznie to miejsce wygląda cudownie. Ja pierniczę, fajnie to wygląda. O, i tutaj dostajemy się tutaj, bo tutaj są te duszki. No, mówmy na nie duszki po prostu, a nie jakieś tam kamienne dusze, czy w ogóle jakiekolwiek dusze, bo to przegięcie Paukersona jest. Zapisało się, ta, zapisało się, dobra. To teraz trzeba będzie tak jeszcze z 3 razy zrobić. Pewnie z 3 razy zginę do tego czasu, tak więc... YOLO! A jednak nie zginę. Tylko pytanie teraz, czy znowu będzie taki tutaj rządek na nas czekał.
Z tego co widzę, chyba nie. Ale nie dam sobie ręki odciąć, że tak powiem. Odciąć, uciąć w sumie. Jeden pies. Dobra, to postań. Polećmy tam. Dobra, teraz trzeba się tutaj dostać, jak widzicie. Okej. I podejrzewam, że tą beczkę trzeba będzie skierować tutaj. Haha! 300 IQ. Zagadka. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Wiecie co? Spróbujmy nie ryzykować aż tak mocno i chyba najpierw stąd weźmiemy. Co wy na to? Myślę, że jesteście tego samego zdania co ja. Dobra, teraz trzeba zrobić tak. Wow, spadochroniku. Co ty dajesz do mnie? Za numery łódzkie. Z Łodzi. No to tak, między innymi tak będzie poziom wyglądał, czyli po prostu musimy atakować ten wiatrak na dobrą sprawę. Swoją drogą. Kurde, ja mam sklerozę jakąś, sorry jeżeli to znowu poruszę, ale green screen już się naprawił, po prostu musiałem trochę pokombinować z pluginami. Bardzo was przepraszam za poprzedni odcinek, jeżeli wam to bardzo mocno przeszkadzało. Ale już myślę, że to się nie wydarzy, bo już się trochę pobawiłem pluginami i jest wszystko dobrze. Więc, ale sądzę, że to tak w jednym odcinku, mimo że nie dopuszczam jakby troszeczkę takich błędów, to jednak sądzę, że jeden odcinek jest do przebaczenia, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że mnie nie zjedziecie za to. Powiem wam szczerze, już żygam tymi potworami, dosłownie, tymi kamiennymi, lawowymi potworami dosłownie żygam, bo uważam, że gra ma lepszy potencjał na większą pulę wrogów, tak dobrze mówię. Bo na dobrą sprawę to jest strasznie leniwe, że musimy ciągle walczyć z jednym przeciwnikiem, prawie że przez całą grę. Mega fest niefajne. Dobra, to mamy chyba wszystko stąd, nie? Tak, wszystko. Dobra, beczka czyń honory. A ten poziom z kolei, szczerze, jakbym miał do Raymana dwójki porównywać, to trochę mi przypomina połączenie trochę Świątyni Kamieni i Ognia plus, nie wiem, ewentualnie takiej sekcji... Wiecie co? To by było bardziej pasowało pod Żelazowe Góra albo po prostu... No, Żelazowe Góra, czyli przedostatni poziom, tam gdzie wiecie, jest stara Globoxa. Albo, sorry, nie, przepraszam, mama Globoxa. Bardzo przepraszam za to takie powiedzonko. Mam nadzieję, że nikt nie będzie urażony, że ja tak powiedziałem. A co tutaj mamy? O kurcze! Hehe! Fajny mechanizm! Fajnie tutaj jest to pokazane. Dobra, tutaj w razie co sobie checkpoint weźmiemy. Bo nigdy nie wiadomo, czy czasem ja nie wpadnę do lawy. Wiecie, lepiej brać poprawkę na zaś, jak to mawiają.
no i tyle. Widzicie, to nie trzeba było jakoś się szczególnie gimnastykować z tą konfrontacją. No i teraz się tutaj dostaniemy, super. Fajnie. O, tutaj niby znowu ten kamienny stworek. Nie wiem, wiecie co, ja mam dosyć już jego wyglądu, naprawdę. Ja już, tak samo jak tych mini dinozaurów, ja po prostu już żygam nimi. Dobra, weź zgiń, frajerze, w końcu. Dobra, super. I mamy świetlika. Obudziliśmy go, super. Bardzo się cieszę. Mamy już 902, czyli teraz nam brakuje tylko już 98 do pełnych 100%, czyli pełnego 1000 duszków, tak naprawdę. Dobra, i co teraz? Teraz się tam trzeba dostać. No to ciekawie, ciekawie. Sorki, że ten nic nie mówiłem, ani że taki trochę sztywny w tym momencie był komentarz. Ale no chciałem, żebyście sobie trochę tej muzyki posłuchali, bo moim zdaniem to jest chyba taki... To jest chyba nawet nowy traczek. Bo nie słyszałem, żeby on gdziekolwiek leciał w trakcie całej rozrywki. Sorry, że robię podwójne okrążenie, ale wolę się upewnić, żeby nie było, że tutaj coś pomijam. Wiecie, że wolę ten poziom zaliczyć za pierwszym razem już na pełne 100%. No i dobra, bierzemy beczkę. No i nie trafiłem. Tak w sumie off-topując, powiem wam rzecz taką, że, bo pewnie jesteście ciekawi, co się stało, że albo mnie tak jasno widać, albo po prostu, że jak na kamerkę z 1080p to jakoś jest tak naprawdę tej kamerki gówniana. Otóż wszystko jest spowodowane przez moją kartę graficzną, bo powiem wam szczerze, że moja karta graficzna jest troszeczkę, innymi słowy, do dupy. Już widać to po tym, że kiedyś z fajnej, naprawdę bardzo fajnej jakości z mojej kamerki mogłem kiedyś naprawdę bezproblemowo, jak miałem tą kamerkę, streamować w 1080p, mój ryj. A teraz muszę, wiecie, w jakiej jakości streamować? W 360, jak nie 480, bo gdy daję na 720 albo na 1080, to kamerka praktycznie zaczyna ścinać na... Nie chodzi o to na nagrywaniu, ale chodzi o zwykłe, po prostu zwykłe ustawienia, poza jakby nagrywaniem, streamowaniem czy czymkolwiek. Po prostu ustawiam i nagle mój ryj chodzi 5 klatek na sekundę, coś takiego. Nie mój ryj, tylko moja twarzyczka. Przepraszam najmocniej. Już niedużo zostało. Tak wolałem się mimo co upewnić. Nie, tutaj nic u góry nie ma, czyli tak naprawdę jestem bezpieczny. To jest chyba jeszcze jakaś sekcja z tego co widziałem. A, czyli tutaj jest. Dostajemy się do góry teraz. A, tutaj jest, faktycznie. Widzicie? Pominąłbym. No, znowu te dinozaury. Nie, no, to jest naprawdę mega fest leniwe. Dobra, i teraz co my musimy tutaj? A, czyli tutaj pewnie będą ostatnie te duszki do zebrania.
Podejrzewam, tak? Ale bardzo ładnie wygląda poziom. To mi się bardzo podoba. Bardzo fajnie jest zrobiony tutaj. Skonstruowany ten poziom jest bardzo fajnie. Doceniam mocniutko i normalnie uważam, że twórcy odwalili kawał dobrej roboty, za co im bardzo dziękuję, jeżeli chodzi o wygląd tej lokacji, bo jak na ostatni poziom, gdzie jest ostatni artefakt, to moim zdaniem wygląda przednio. Ludzie, mamy, wybaczcie na to, patrzcie na to u góry. Studnia zrobiona na 100% i mamy całe 1000 duszków na 1000. Masakra, cieszę się niezmiernie. I co ja mam teraz z tym zrobić? Jest tutaj jakaś beczka? No to teraz pytanie, co my tutaj mamy? Już wiem, co my mamy zrobić. Jezus Maria, ale ja jestem ciapok. Ale ja ciapok jestem. Ja pierniczę. Przecież to trzeba ustawić w jakiś stopniu. Żeby, nie wiem, to robiło się z tego jakieś koło, czy coś takiego? Co to ma z tego być? Nawet nie wiem. Ta, już wiem, o co chodzi. To trzeba te niebieskie te elementy. To one chyba muszą taką drogę chyba zrobić, coś takiego. No, coś takiego. Weź spróbuj tutaj. O! Super, i teraz tutaj jeszcze niebieskie. ...300 IQ, moi drodzy, 300 IQ, to jest po prostu serio, 300 IQ zagadka, naprawdę. Co to teraz się dzieje? O lul! A my gdzie jesteśmy? Ej, ale bajer w sumie! O kurde, teraz będziemy musieli... To jest labirynt. O nie! Czyli musimy teraz szukać wyjścia. Tak naprawdę. Dobra, jedziemy z koksem. Życzcie mi szczęścia. Co my tutaj dalej mamy? Tu jest ściana. Tam jest droga, ale... Jezus, nie! Ta lawa się podnosi! O mój Boże! Ej! Ty! Ale to dziwne jest! Dobra, uciekamy. Szybko, przed tą lawą. Ślepa uliczka, szybko! Kao, dawaj, 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 dawaj. Znowu to samo. Znowu mnie to spowolni, mówię wam. Widzieliście to? Dobra, udało się jakoś. Szybko, szybko, uciekaj! Kao, dasz radę. Szybko. Nie, to się tak nie skończy. No dobra, runda trzecia z tą lawą, albo czwarta, już nie mam zielonego pojęcia, która. Powiem wam, że mam obsrane majty w tym momencie, nie? Fest się boję. Fest, masno, fest się boję tego poziomu w tym momencie. Mam nadzieję, że ta kamera nie będzie mnie w żadnym wypadku trollowała.
Bo jeżeli to jest troll, że mi się kamera coś zbugowała, to ja dziękuję za takie trolle, naprawdę. Ja nie potrzebuję takich troli do szczęścia. Błagam, dasz radę, Kao. Uwierz w siebie. Lawa cię nie może pokonać. Jesteś kangurem do jasnej cholery. Jezus Maria, jakby to działko, czy to coś by we mnie trafiło, to byłoby fest przesrane. Dawaj. Nic cię już teraz nie stroluje, Kao. Po prostu leć do góry. Leć do góry, miej w to wszystko wysrane. Dokładnie tam. Jezus Maria, przeżyłem to. No dobrze, moi drodzy. Mamy zaliczone. Zobaczmy, ile mamy teraz procent. 90, czyli jeszcze 10% nam brakuje. Czyli prawdopodobnie walka teraz będzie z bossem jakimś albo coś. Pójdźmy pogadać z kapłanem. Artefakt ognia jest ostatnim, który potrzebowaliśmy. Uwaga! Teraz trochę magii. A może jest jeszcze jeden? Policzmy artefakt ziemi, wody, wiatru i ognia. To cztery. Czegoś mi tu brakuje. A, no tak. Przecież brama jest jeszcze potrzebna. Miejmy nadzieję, że jest. A, no przecież cały czas tu była. Dobrze. Więc bramo, otwórz się! Tak, 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 tak. Bramo, otwórz się. Uratuj Lotka! Ratuj wyspę! Już dobrze, 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 dobrze. Uspokój się. A ty już możesz wejść do serca wulkanu. I bez Lotka nie wracaj. Czy jednak Lotek żyje? Uhu. No to ciekawie. Sprawdźmy w ogóle, czy możemy z kimkolwiek jeszcze porozmawiać. Jestem ciekaw. Porozmawiam z nim. Motorówka czeka na ciebie o każdej porze. Chyba, że szwagier ją pożyczył. Dzisiaj jest wolna, więc zapraszam. Możesz jeszcze raz przejść test sternika. W dupie mam twój test sternika. Myślałem, że mi coś ciekawego powiesz, albo będziesz życzył powodzenia. No ty wolałeś mi powiedzieć odnośnie szwagra jakiegoś, który mnie tak szczerze kij obchodzi, ale no dobra. Zobaczmy, czy ten koleś ma coś nam jeszcze do powiedzenia. W ogóle jak kamerka? Jest dobrze. Sorry, jeżeli widzieliście znowu kursor, ale wolałem się upewnić. Jestem bardzo zajęty. Wróć później. No to jak jesteś bardzo zajęty, to pal gumę. Dobra. To idziemy ratować Lotka. Bez niego nie wracamy, bo ta kukła nie chce, żebyśmy wrócili bez niego. Witam was bardzo serdecznie w sercu wulkanu, albo... Tak, serce wulkanu? No, to jest serce wulkanu. To co, lecimy sobie z koksem. O, Lotek, siema. Dawno cię nie widziałem, stary. Z jakieś 4 odcinki temu cię ostatni raz widziałem, czyli w pierwszym. Coś takiego. Kao, wow, udało się! Dotarłeś do mnie, wypas, bo już tak mi się tu gorąco robiło. Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś. Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz. Błagam! No ta, na luzaku. Wszystko na luzaku. Jasna sprawa. Dobra, dostajmy się tutaj, zobaczymy, czy co mamy tutaj ciekawego. O, proszę! Kogo my tu mamy?
Dobra, mamy walkę z bossem. A, i tutaj mamy spam chyba wszystkich wrogów, z którymi walczyliśmy podczas gry. No spoko. Nie no, naprawdę spoko. Wcale to nie jest w żadnym wypadku takie mało oryginalne. Nie, wcale. Dla mnie to jest bardzo mało oryginalne, tak na dobrą sprawę. Dobra, bierzemy to. Nie to. O, coś tutaj się nam odblokowało. I chyba teraz trzeba w niego trafić. Tak mi się wydaje. Nie? Co tutaj trzeba zrobić? Aha, już kumam, pewnie w jego ręce trzeba było trafić. Dobra, tutaj była słuszna śmierć, bo ja nie ogarnąłem petardy tak naprawdę. Hasta la vista, baby. Mam nadzieję, że smakował ten dynamiczny napój. Znaczy, co? Dynamiczny posiłek, chciałem powiedzieć. Jaki napój? On nie pił tego, on to szamał. Dawaj. Dobra, mamy za sobą te robale, brzydkie fu, a fe. Ka, czemu ty jesteś taką pierdołą i musisz ciągle spadać? Weź ty mi to wytłumacz. Dobra, i teraz dawaj do pyska. Zaraz będziesz miał dostawę prochu, hehe. No i mam nadzieję, że smakowało, frajerze. No i mamy dodatkowe serduszko, super. Świetnie. Dobra, dawaj. Dobrze jest. Dobrze. Sorki, że ja tak mało mówię, ale jak sami widzicie, próbowałem się skupić na tym bossie. Po prostu uważam, że... Nie, wiecie co? On ciężki nie jest. Tutaj niestety się wszystko jakby kumuluje do tego, że musicie po prostu przemyśleć każdy swój ruch, tak naprawdę. Bo tak naprawdę to jest wszystko taka jedna wielka loteria. Dobra,
Teraz szybko tutaj. Lecimy do przodu. Dokładnie tak. I szybciutko. I to tyle. Chcecie mi powiedzieć, że to jest tyle z tego bossa? Kao, git, ziom z ciebie! Teraz to już luzik jest! Wioska uratowana! Wszyscy są happy! Luzik! Luzik. O lol, mogę sobie sterować tutaj na napisach końcowych. Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że to jest wszystko z tej gry? A jak zapiszę, to co będzie? Ile będę miał procent? Mamy 100%. Bez kitu, to jest wszystko. Wiecie co? Zadam wam jedno proste pytanie. To naprawdę był ostatni boss? Bo ja szczerze w to uwierzyć nie mogę, że ostatni boss to była taka konfrontacja. To trochę przypomina mi konfrontację z tym, z doktorem Neocortex w Crashu 2, gdzie trzeba było po prostu go 3 razy zaatakować, a on przed nami uciekał. Naprawdę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o napisy? Tyle osób pracowało nad tą grą? Dobra, może pogadajmy ostatni raz i ja wam szczerze powiem malutkie podsumowanie co do tej produkcji, bo jestem aż ciekaw. Wspaniale! Jesteśmy uratowani! Lotek jest uratowany! Kangurze, dowiodłeś, że potrafisz pomóc naszej wiosce! No dobra, to nam powiedział kapłan. Sorry ogólnie za ten edyt, ale wiecie, po prostu musiałem się na chwilę wyciszyć. Zobaczmy, co mają pozostali nam do powiedzenia. Gratuluję, dzielny kangurze, gratuluję! A to trochę wygląda jak ten. Jak każdy nas chwalił, czekajcie, w której to grze było tak, że każdy nas tak mocno chwalił do takiego stopnia, że było to aż do pożygu? Była jakaś gra w sumie. No i ostatni. Jestem z ciebie dumny. To żeś się rozgadał, facet, naprawdę, jestem z ciebie dumny. Kurde, naprawdę, jesteś rozgadany, że ho ho, naprawdę. Pozostali to przy tobie, to tak naprawdę cieniasy są, jeżeli chodzi o rozmowę jakąkolwiek. No dobra, moi drodzy, to co? Przejdźmy sobie może do podsumowania tej produkcji, co nie? A więc, no cóż, od czego by tutaj zacząć? Może jakieś pozytywy na sam początek? Więc tak, jeżeli chodzi o pozytywy, bardzo, bardzo, ale to bardzo podoba mi się grafika tej gry. Po prostu uważam, że niektóre elementy, tak jak chociażby te cegły w niektórych poziomach, te kamienne, popękane, jak i po prostu samo otoczenie, te wizualia tych poziomów, moim zdaniem są bardzo fajne. Ponadto troszeczkę to przypomina, ta wyspa ogólnie, na której się znajdujemy, przez ten wiatraczek, który tam widzimy w tle, troszeczkę mi przypomina, jakbyśmy byli na wyspie w Jacku i Daxterze 1, nie? W The Precursor Legacy. Nie wiem czemu, po prostu tak Kangurek Kao ma taki klimat. Momentami nawet niektóre poziomy przypominałem Jacka i Daxtera, w sensie, że wiecie, niektóre sekcje poziomów przypominają. Więc jeżeli chodzi o grafikę, to chyba byłoby na tyle, co chciałem powiedzieć, że po prostu bardzo mi się podoba, jak na grę z chyba 2004? Nie, ta gra chyba wyszła w... Nie pamiętam szczerze, kiedy ta gra wyszła. Możliwe, że tu mi się gdzieś wyświetli teraz informacja, kiedy. Więc jeżeli chodzi o to, to by było na tyle. Dalej.
No, udźwiękowienie. Chodzi teraz o efekty jakiekolwiek. No, tutaj nie mam co tutaj za dużo się wypowiadać, bo turlanie wszyscy słyszymy, że jest ten sam dosłownie dźwięk, jak graliśmy w Kangurka KO dwójeczkę albo rundę drugą. Turlanie to samo, skok to samo, tak więc to są takie jakby rzeczy, do których no mało kto przystosowywuje się i mało kto zwraca uwagę na takie rzeczy, bo tak naprawdę to są guzik warte rzeczy. Na pewno koncept poziomów jest bardzo fajny, w sensie, że fajny... Utknąłem, naprawdę. Czekaj, przerwij grę. I wczytamy jeszcze raz, bo to jest przegięcie, żebym ja miał utknąć na tym. Naprawdę ja utknąłem, serio. O, i mamy znowu wioskę pelikanów, tak więc ja już nie będę, ta studnia jest niebezpieczna. Fuck you to studio. Fuck you do tej studni, chodziło mi o to. Dobra, idąc dalej. Co ja chciałem właściwie powiedzieć, bo zgubiłem wątek przez to, że ten... no, tak naprawdę koncept poziomów, jeżeli chodzi o pomysł na poziomy, jest spoko. Nie mam tutaj do czego się przyczepić. I w zasadzie, jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to jeszcze mogę tylko nadmienić, że pomysł na fabułę jest fajny, bo nie będę ukrywał, ale jest to malutka odskocznia od rundy drugiej, gdzie ścigał nas Bossman tak naprawdę. W sensie, że ratowaliśmy tam wszystkich przyjaciół KO, łącznie z KO, który był zamknięty w statku i musiał się wydostać z tego tak zwanego wodnego więzienia. Tutaj widzę, że się niebo będzie ściemniało. O, i swoją drogą pomysł na zmianę atmosfery, że w sensie z dnia robi się noc i tak dalej, i tak dalej. To są moim zdaniem pozytywy, które jestem w stanie wam wymienić. Ale dobra, bo teraz przyszedł czas na przyjście takiego wrednego Michała i teraz, no cóż, pozytywy się skończyły, więc przyszedł czas na negatywy dla tej gry. A uwierzcie mi, trochę tego jest. W zasadzie zacznijmy od rzeczy najprawdziwszej i najistotniejszej. Chodzi mi dokładnie o umiejętności KO. Uważam szczerze, że bardzo leniwe ze strony twórców było to, że zamiast tak jakby bumeranga i... czego to tam jeszcze mieliśmy? Tego drugiego obiektu do rzucania beczki, to tak naprawdę gra... Nie, czekajcie, beczka chyba była w dwójce. Było coś jeszcze do rzucania. W każdym razie zamiast bumerangu, no mamy te laski dynamitu i uważam szczerze, że to jest strasznie leniwe. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, nie uważam to, że... jakby to powiedzieć, sekcję z tym, że laska dynamitu i tak dalej, mamy zniszczyć coś, to jest jakieś takie ten. Ale w gruncie rzeczy, no... mogliby równie dobrze dać jakąś armatę czy cokolwiek, żeby KO mógłby zniszczyć daną przeszkodę i w sumie byłoby to coś w miarę oryginalnego, co nie? Więc to jest tak jakby pierwsza trochę z mojej perspektywy negatywna rzecz. Następna rzecz, do której mogę się przyczepić, soundtrack. Mimo że w pewnym stopniu zachwalam ten soundtrack, bo nie, na pewno słyszeliście, że dużo pozytywnych rzeczy odnośnie soundtracku, że jest on bardzo spoko i tak dalej. I tego się dalej trzymam. Jednakże ten soundtrack... nie dość, że jest cichy, to jeszcze tak naprawdę jest napisany w trochę taki dziwaczny sposób. Ja rozumiem, że ta gra ma troszeczkę niby wzbudzić jakieś, nie wiem, emocje czy coś, tylko że... znaczy emocje to takie w cudzysłowie. Ale no nie ukrywajmy, ale... to, co słyszymy tutaj, to, co jest nam podane, to tak naprawdę równie dobrze ten soundtrack może być kołysanką dla kogoś, bo naprawdę on jest w stanie uśpić, ten soundtrack. On jest taki zbyt spokojny, nawet on... moim zdaniem nawet soundtrack nie był pasujący na walkę z ostatnim bossem, z tą tak zwaną bestią. A właśnie, mówiąc o tej bestii... sorry, bo już tutaj pokaćkałem język. Kolejna sprawa, co mi się bardzo nie podoba w tej gierce. Dlaczego? Bo, dobra, rozumiem, że postać tego kapłana jest napisana na taki sposób głupkowatej postaci z dwucyfrowym IQ, która jest do porównania z Edem z Etet Jedi, nie chudym Edem, tylko z tym Edem, który tak naprawdę wali dzięcioła. Ale powiedzmy sobie szczerze, kapłan, ten, który tutaj widzicie, tego, którego tam widzicie z tym drewnianym cosiem na głowie,
to tak naprawdę powinien być jakby opiekunem całej wyspy, więc powinien jakby w jakiś sposób, nie wiem, kontrolować wyspę i wiedzieć co nieco, co może być powodem porwania tak zwanego Lotka. Ale o Lotku zaraz przejdziemy, bo mam też parę kwestii do wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o to, uważam, że kapłan równie dobrze mógł nas przygotować i powiedzieć, że będziemy walczyli z bestią, a nie, że mamy zbierać artefakty po co? By dojść do bramy, w której widzimy Lotka zamkniętego i wielką lawową bestię, która tak naprawdę jest dodana tak naprawdę troszeczkę na siłę, bo twórcy prawdopodobnie zapomnieli zaprogramować jakiegokolwiek bossa, bo jak widzicie przez całą tę grę to tak naprawdę nie ma żadnej konfrontacji z bossem, nie ma żadnego bossa. Ten boss to jest jedyny boss w całej tej gierce, co jest moim zdaniem, w moim odczuciu, nie wiem jak w waszym, ale w moim odczuciu jest bardzo negatywne, no bo uważam, że gra powinna mieć jakichś przeciwników, takich właśnie bossów. A no nie ukrywajmy, przeciwnicy w tej gierce to się dużo powtarzają, zwłaszcza ten wulkanopodobne coś, co praktycznie przez 90% gry cię ściga, na dobrą sprawę. Poza oczywiście studnią, bo w studni nie widziałem tego gówna biegającego. Więc to jest tak naprawdę coś, do czego ja się mogę osobiście przyczepić, bo brak bossa plus kapłan, który tak naprawdę okej. On mógł nie wiedzieć, no ale z drugiej strony jakoś był przygotowany na to, że będziemy walczyli z tą bestią, a on jedyne o czym gadał to zdobyć artefakty i było jakieś tam marne szanse na to, że Lotek przeżyje, bo Lotek w ogóle wpadł w wulkan. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ spójrzmy sobie teraz na lokację. Stoimy tutaj pod tym czymś i Lotek na dobrą sprawę musiał wpaść pod ten wulkan. Bo innego wytłumaczenia nie widzę, dlaczego Lotek został tam uwięziony. Zresztą to jest ciekawe, ponieważ gdy oglądaliśmy w pierwszą cutscenkę, to tam na samym dnie była lawa i Lotek nagle żyje, bo co? Bo jest tam, nie wiem, jakieś kamienne podłoże czy coś. Wiecie, i równie dobrze mogła fabuła skupiać się na tym, że hej, Lotek został porwany przez tą bestię, pokonaj ją. I to już bym bardziej widział sens tej fabuły, a na razie to jest tylko przedstawione, że ej, uratuj weź 4 artefakty i może tam będzie Lotek. Bo nawet oni sami nie byli pewni, czy ten Lotek żyje, czy nie. Teraz przejdźmy do kwestii Lotka. Jak dla mnie, gdyby Lotka nie było, to gra nie miałaby kompletnego sensu i praktycznie fabuła byłaby do wywalenia kompletnie. Bo w moim odczuciu, okej, spoko, fajnie, że Lotek jest, że jest jakaś taka postać, tylko jaki ja mam problem do tego, do jego obecności? A mam taki, że NPC, czyli wszyscy tutaj, mam na myśli tych dwóch tutaj oraz kapłana i tego drewnianego gówniaka, wszyscy nas tak naprawdę krytykują i obwiniają za to, że Lotek wpadł do tego wulkanu. Ale teraz przepraszam bardzo, za co wy macie prawo mieć czelność obwiniać KO za to, że Lotek wpadł? Bo na dobrą sprawę Lotek by miał tą licencję na latanie całym tym odrzutowcem, sterowcem, czy Bóg wie co to tam było, po prostu samolotem. I tak naprawdę to on powinien dopilnować wszystkich rzeczy pokroju, zapiąć pasy i tak dalej, więc w dużym skrócie przyczepianie się do KO o to, że Lotek gdzieś tam wpadł, jest tak naprawdę przyczepianiem się do gówna. No bo KO nie miał na to wpływu, że Lotek tam wpadł. No to, że oni dali licencję komuś, kto jest bardzo nieodpowiedzialny, kto tak naprawdę jest głupią postacią, bo jest w głupi sposób napisana, tak samo jak kapłan i tych dwóch mośków. Chociaż nie, oni są jeszcze jako tako w miarę inteligentni, ale kapłan i Lotek zostali napisani w bardzo taki sposób bycia takimi tępymi rowami, dosłownie. I w moim odczuciu uważam, że obwinianie KO za to, że Lotek nie dopilnował podstawowych rzeczy, to tak jakby obwinić KO za to, że nie wiem, że ten tam ziomek, ten pelikan, w cybernetyczny wyścig nas wysłał i żeśmy przegrali, że on przegrał i to jest wina KO, że przez KO on przegrał, a nie przez własną głupotę. Odnośnie kapłana, jak dla mnie osoba bardzo nieodpowiedzialna, jeżeli chodzi o wykonywanie, że tak powiem,
bycia głową całej tej wyspy. Jak dla mnie kapłan nie nadaje się kompletnie na przywódcę całego stada i zaopiekuna całej tej wyspy. Jak dla mnie ta postać nie ma żadnego w sobie sensu i jest w bardzo zły sposób napisana. Znaczy, na pewno nie jest napisana, może inaczej, żeby nie było, że bo już się sam zaczynam plątać w tym, co mówię. Chodzi mi po prostu o to, że został w zły sposób napisany, zamiast byciem taką osobą, która trochę dba o tą wyspę, że hej, bezpieczeństwo wyspy, to on tak naprawdę jest rozkojarzony, nie pamięta o większości rzeczy, jest nieodpowiedzialny, nie dopilnuje wszystkiego na czas i później raptem fochy strzela, bo ktoś go za to skrytykuje albo coś, albo się za bardzo rozpędza. No i to jest kolejna rzecz, do której mogę się właściwie przysrać i w sumie się przysrałem do tego, nie będę tego ukrywał. Kolejna rzecz, do której mam bardzo negatywne odczucia, jeżeli chodzi o tę grę, to jest tak naprawdę mała pula wrogów. Ta gra nie reprezentuje sobą nic a nic. Tak naprawdę ta gra nie ma żadnej troszeczkę, znaczy ma oryginalność pod pewnym względem, bo hej, masz mało wrogów, ale to jest taka oryginalność, aka bardzo wielka negatywa tej gry. Bo no nie ukrywajmy, ale szczerze, ja bym się bardzo cieszył, gdyby była większa pula wrogów, bo to tak naprawdę by spowodowało, że ta gra mogłaby mieć jakąś różnorodność, że nie walczylibyśmy z jedną postacią przez 90% gry. Mowa tutaj o tym wulkanie i przez 100% z tymi gówniakami, tymi dinozaurami, tymi kamiennymi golemami, którymi aż żygam do dziś i do teraz w sumie. Bo w sumie nagrywam ten odcinek. Ale tak, przez całą grę żygam już dosłownie tym typem przeciwnika. Moim zdaniem jest to bardzo w niefajny sposób przedstawiony wróg. To się przedstawiony, Jezus Maria. Chodzi mi po prostu o to, że twórcy nie wiem, czy nie mieli czasu zaprogramować większej ilości wrogów, bo ja podejrzewam, że ten kangurek to nie jest kangurek, którego wszyscy oczekiwali, że ta prawdziwa trzecia część. Dlatego się też nie dziwię, dlaczego fani nie nazywają tej gry kangurkiem KO trójką, bo tak naprawdę ta część bardzo mocno pluje w pozostałe części. Mowa tutaj o dwójce i jedynce. I tak naprawdę ta część została zrobiona bardzo mocno na siłę i to widać po tym, że nie chciało im się tak naprawdę programować dalszej części gry. Nie mieli pomysłu na większość poziomów, bo ta gra nie wydaje mi się, że powinna być tak krótka jak jest, bo tak naprawdę ta gra ma ile? 5 poziomów i jeden boss? I to tyle? Tak naprawdę z całej gry? Tak więc to jest wielka negatywa, jeżeli chodzi o to. Uważam, że twórcy naprawdę nie postarali się o tę produkcję. W moim odczuciu bardzo niefajnie podeszli do zagadnienia. Nie wiem, czy oni po prostu chcieli tak łatwo kończyć tę serię, czy co było powodem, że oni nie chcieli dalszej rozrywki kontynuować. Jak dla mnie ta gra jest zbyt krótka na to, żeby nazwać ją prawowitą trzecią częścią serii Kangurka. Tutaj już powiedziałem co nieco o tym wrogowie. Muzyka też była zaczepiona jako ten. Sterowanie, to jest coś, do czego też się troszeczkę muszę poczepiać. Uważam, że sterowanie jak na Kangurka KO jest takie zbyt toporne. Czasami mam wrażenie, że Kangurek nie chce trochę współpracować i ma takie mocno twarde skoki do takiego stopnia, że nie zawsze, na przykład mamy tutaj dystans odtąd do tego oto pomostu i załóżmy, patrzcie, nie? Robię coś takiego i nie doskakuję, nie? Znaczy ja wiem, że ja teraz zrobiłem coś takiego, że stanę w miejscu tak trochę, o, coś takiego zrobiłem, ale przypuśćmy, że jest coś takiego, nie? I KO nie jest w stanie naprawdę dolecieć i on, nie wiem, musi stanąć albo na krawędzi, albo zrobić coś, co spowoduje, że on tam naprawdę serio doleci. To jest kolejna negatywa, do której się muszę, że tak powiem, przyczepić. I chyba ostatnią negatywą, bo nie wiem, co jeszcze mogę tutaj szczerze zahaczyć. Zanim oczywiście powiecie i będziecie mi smyrać w komentarzach, pamiętajcie, że to jest moja opinia. To nie jest tak, że ja narzucam moją opinię wam, ale mówię to, co jakby teraz doświadczyłem grając w całą tę grę. Po to jest też ten let's play, żeby też podsumować i trochę wydać małą recenzję tego produktu, tej oto gierki. A więc ostatnia rzecz, do której się przywalę, to jest oczywiście umiejętności KO. Dlaczego oni w trzeciej części, czyli w tej, której teraz ogrywamy, postanowili troszeczkę gameplayowo wrócić do trybu Kangurka KO 1? Bo serio,
Dlaczego Kao nie może pływać? Co jest tego powodem? Co jest na przykład powodem robienia kursów na tego sternika, skoro Kao potem automatycznie sobie pływa? Po co to wtedy robić kurs? Po co wtedy mamy mieć sekcję, gdzie pływamy tą łódką? Wiecie, możecie powiedzieć, że to jest bez sensu się czepianie, ale gra wymaga od nas, żebyśmy robili kursy na sternika chociażby, czy na lot tym oto samolotem. I tylko tak naprawdę raz możemy tym czymś latać albo pływać, bo łódką możemy sobie tylko pływać w tym treningu, ale reszta to jest jakby zatopiona przez cutscenkę, bo Kao automatycznie wsiada, Kao automatycznie płynie, Kao automatycznie dopływa do wyspy, Kao automatycznie tam coś robi i Kao automatycznie wraca z powrotem na wyspę pelikanów. Przepraszam, nie na wyspę, tylko na wioskę. Więc w takim bądź razie po co mamy robić jakiekolwiek kursy, skoro tak naprawdę na dobrą sprawę to się nie opłaca nikomu robić? Po co twórcy wymuszają od nas takie coś, skoro tak naprawdę to jest bez sensu? Bo ja rozumiem, gdyby to było na zasadzie takiej, że hej, możesz sobie teraz popływać w dowolnej części wyspy, pozwiedzać wyspę i tak dalej, ale my tylko możemy dostać się z punktu A do punktu B, dokładnie do tamtej wyspy i to tyle. Dostajesz się tam, zdobywasz co masz zdobyć i na tym się kończy twoja przygoda z pływaniem łódką. Bo Kao automatycznie wsiada, wysiada i automatycznie znowu wsiada i automatycznie wysiada. Więc jak dla mnie to jest naprawdę ubiednienie Kao. Do takiego stopnia, że jak dla mnie brakuje mi teraz tych gwiazdek i tych wszystkich challenge z kryształkami, które dawały ci tak jakby te moce, że Kao mógł na przykład, nie wiem, nieskończoność latać, mógł gdzieś tam z tego na przykład dystansu polecieć tam gdzieś. Brakuje mi tego, naprawdę. Ta gra jest bardzo biedna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja tego nie będę ukrywał. Ta gra jest bardzo biedna i ja się wcale nie dziwię, że fani mają do niej negatywne odczucia, że gra jest tak naprawdę niedopracowana, jest za krótka, że tutaj ten, bo ta gra ma dziury fabularne tak naprawdę. A dlaczego uważasz, że ma dziury fabularne? Bo nie sądzę, że gra miała opierać się tylko na tych czterech artefaktach. Sądzę, że tu w tej grze miało być coś więcej niż cztery artefakty, niż ratowanie lotka, bo na pewno miała być jeszcze jakaś część, która tak naprawdę nie została nam ukazana. W tej grze rzecz jasna. Więc w moim odczuciu uważam, że ta gra nie nadaje się na bycie trzecią częścią. I teraz uwaga, żeby nie było, że jestem gołosłowny, że tylko obrażam Kangurka Kao Trójkę, a nie przypieprzam się do innych części trzecich. Na przykład powiedzieć wam, z jaką grą mam problem, jeżeli chodzi o trzecią część? Spyro Trójka. Spyro Trójka jest definitywnym powodem, do którego często się lubię przywalać. Ale to nie jest tak, że uważam, że Spyro Trójka jest najgorsze, bo jest okej grą, jest dobrą grą, jest nawet spoko grą. Ale jako część trzecia z całej trylogii, jeżeli chodzi o oryginał, no i trochę Reignited, to jest troszeczkę downgrade'em, bo jaki jest problem w tamtej grze? Niepotrzebne cofanie się do tutoriali, jakby Spyro tak naprawdę był mega wielkim ułomem i nie pamiętał, że skok to skok, czyli X, glide to glide i tak dalej. Po co był ten cały tutorial w Spyro Trójce? Po co on był? Po co był cały tutorial w Spyro Trójce? Bo co? Bo jakiś gracz zapomniał, jak się gra w Spyro? W jedynkę, dwójkę i musi się cofać w trójkę? No chyba, że to ma za zadanie zrobić takie coś, że hej, nie wiem, tutaj nie grałeś w ogóle w żadną grę Spyro, no to Spyro trójka cię czegoś nauczy. No ale na dłuższą metę dla fana Spyro, no to takie coś to jest, nie wiem, niepotrzebne tak naprawdę i ta gra też to pokazuje. Ta gra tak naprawdę pokazuje troszeczkę ułomność fanów Kangurka Kao czy coś. Bo hej, spoko, w dwójce mieliśmy, nie, czekajcie, w dwójce był jakiś trening? Coś było. No, ten pierwszy statkowy poziom to można nazwać taki treningowy poziom, żeby poznać te kontrolki i tak dalej. A tutaj tak jakby gra znowu nas uczy tego samego, co uczył nas Kao 1 i Kao 2. I to jest tak naprawdę, w moim odczuciu, dosyć niepotrzebny. To jest niepotrzebny tak naprawdę mechanizm dodany, tak trochę na siłę. Co? No zaraz pójdę.
Więc to jeżeli chodzi o to, to z mojej strony chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ale też, żebym nie był gołosłowny. Znowu, to tak wiem, powtarzam się. Jeżeli chodzi o trzecią część jeszcze jakiejkolwiek gry, to ja mogę na przykład powiedzieć, że Crash 3 jest też przykładem troszeczkę, może nie takiego ułomności gracza, ale też na przykład przykład. Jezus Maria, znowu powtarzam słowo. Ajajajajaj, a ja tu chcę fajne mądrości prawić. Pod sam koniec. Crash 3 też został trochę na siłę, znaczy na siłę. On na szybko został wydany z kolei, no bo w Crashu 3 na przykład mamy coś takiego, że często poziomy są w trakcie, na przykład te poziomy średniowiecza. Mój problem z tymi poziomami jest taki, że na przykład grafika się często tak jakby nie załadowywuje, w sensie, że tam powoli się zaczyna ładować i to jest troszeczkę taki znak, że gra troszeczkę na szybko była wydawana. Tak mi się przynajmniej wydaje z tej perspektywy. Wiem, możecie powiedzieć, że to wina emulatora, ale takie coś też jest na konsoli i na wersji cyfrowej w Crashu na PS3, tylko z PS1 Classic. No i co ja mogę powiedzieć o tej gierce, tak oficjalnie, o Kangurku KO Trójce, bo już nie mam żadnego przykładu trójki, który tak naprawdę wraca do troszeczkę takich niepotrzebnych rzeczy, które równie dobrze każdy sobie może tłumaczyć sam tak naprawdę. W sensie, że po co wracać do treningów jakichkolwiek, po co wracać do sterowania, skoro... No nie wiem, dla mnie to jest szczerze taka bez sensu trochę. To jest dla mnie bez sensu, jeżeli chodzi o graczy KO na przykład. Bo na przykład taki tutorial mógłby być tak jakby opcjonalny. Mógłbyś sobie wybrać, ej, chcesz grać z tutorialem? Hej, chcesz grać bez tutoriala. Przykładowo. No ale dobra, teraz przejdę już do takiej końcowej oceny tej gry. Więc... ostatecznie, jak kiedyś gry oceniałem tak w trochę niesprawiedliwej ocenie, bo zawsze było na takiej zasadzie, że moja ulubiona gra dostaje maksymalną ocenę. Trochę średnia gra dostaje połowę, a nienawidzona taką, powiedzmy, też połowę, albo nawet poniżej połowy. Teraz podchodząc krytycznie do tej gry, patrząc na te wszystkie te rzeczy, jestem w stanie tej gry, w tej grze w skali od 1 do 10 wystawić mocne 6,5 na 10, 7 na 10. Bo uważam, że to są aspekty, jest większa ilość aspektów, do której ja się przypierdzielam przez pewnie moje gusta, albo przez to, jaki klimat ma ta gra. Bo ta gra, uwierzcie mi, ona stara się, przynajmniej ten produkt stara się coś ogarnąć, ale na dłuższą metę to nie wystarcza te starania. Tutaj twórcy naprawdę odwalili kaszanę i moim zdaniem źle potraktowali widzów, fanów. A wy, jakie są wasze pozytywne, negatywne aspekty tej gry? Napiszcie śmiało w komentarzach, możecie nawet stwierdzić, że mogę się mylić, ale pamiętajcie, raz jeszcze podkreślę to tu i teraz. To jest moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje argumenty i kontrargumenty. Ja uważam, że ja mam swoje zdanie i raczej się tego będę trzymał, no chyba, że ktoś mnie przekona, że mogę się gdzieś tam mylić i wejdzie ze mną oczywiście w zdrową dyskusję, bo jak ktoś będzie mnie wyzywał po kroju, że jesteś zwalony, bo wyzywasz moją grę czy coś, to... Tak więc jeżeli ktoś coś takiego powie, to w gruncie rzeczy taka osoba ma blokadę z miejsca. I tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, to by było na tyle, Kangurek KO, tajemnica wulkanu zaliczona. Na razie, trzymajcie się i cześć. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś nowy, jeżeli ci się podobała seria. I tak dalej, i tak dalej. No i zapraszam na grupę na fejsie Discord, bo tam publikuję wszystkie informacje odnośnie jakichś tam live'ów, czy tam jakichś tam odcinków, czy cokolwiek. Z mojej strony to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, do następnego razu, hej, hej.